Hej, witam wszystkich ponownie. Wracamy do zagrania w Speed Force. Możecie słyszeć skrzypienie. Może najpierw aktywujemy menhir, gdyśmy zginęli. Możecie słyszeć skrzypienie, ponieważ siedzę na innym krześle. Na naszym normalnym krześle, na którym gramy. Wcześniej na nim nie siedziałam. Tak, menhir pójdzie tu, tak. Wcześniej na nim nie siedziałam, ponieważ myślałam, że będę za daleko od mikrofonu, ale jak się okazuje, jest całkiem nieźle. Tylko problem jest z tym, że skrzypi. To jest trochę nie za fajne. Nie wiem, jak to będzie słychać na nagraniu, to jego skrzypienie. Okej, zobaczymy, co jest tu. Będzie armia 1001 zombie. Haha. W ogóle tutaj chyba nie będziemy mogli dojść prosto do miasta, tylko będziemy musieli się tam przebić, o ile dobrze pamiętam. Tak, trzeba odkryć mapę. Tutaj już widzę pierwszych przeciwników, ale to jest za miastem, więc spoko. Na razie spoko. Zobaczmy, co tu jest. Tak, tu jest monument. Tutaj nie ma przejścia. Tutaj coś tam jest, ale... Dobra, idziemy pod monument. Aktywujemy monument. I kiedy oni się tu będą rozbudowywać, ja... sobie sprawdzę, co jest tu. No, ktoś mi chyba sama odkryje. Podchodząc. Tak, będziemy musieli stworzyć armię, ponieważ musimy iść tutaj, tędy, żeby iść tutaj do miasta. To będzie trochę upierdliwe. Mianowicie z dwóch powodów. Po pierwsze, bo tak. Po drugie, bo musimy tutaj zmarnować trochę czasu. Speak for the glory of Arryns. No, idź. Speak. It is an honor. I'm honored. Więc tak, ja was nie będę tym zamęczać. One sobie tutaj będą wycinać raz. A ja do was wrócę, jak wybuduję wszystko, co chcę wybudować. Do usłyszenia za chwilę. Hej, dobra, wracamy. Właśnie nam się stworzyła ostatnia wojowniczka. Mogłabym jeszcze poczekać, aż mi się zrobi do 400, a mi się nie chce. Polecimy sobie od razu. Bez zbędnego czekania. Wy, laski, wybudujcie jeszcze jedną wieżę tu. Taką, jedną lodową jeszcze z tej strony i tutaj się zrobi kolejny pasek. A my sobie ruszymy. Jak śmiesznie mnie rozdzieliło. Aha, bo je robiłam w dwóch odstępach. Dobra. Niech im będzie. Idziemy do góry. Najpierw rozwalimy tych tutaj, bo tutaj są uroki. To sobie zapiszę przed tym. Na tym sobie zapiszę, tak. Poczekam, aż oni się tutaj rozwalą między sobą. Nie ma sensu się pchać między nich. To znaczy, niby tam tracę trochę expa, ale porozwalają się i nie stracę moich kompanek. Ani ich życia. Co jest dla mnie ważniejsze od expa? A tutaj i tak zdobędziemy dość sporo expa, więc... O, już mamy 400.
sobie aktywujemy w międzyczasie. Proszę. I teraz musimy czekać na 1000. Zajebiście. Wyszkoliłam sobie je. Zmodernizowałam ich umiejętności. Teraz są lepszymi wojowniczkami. Jeszcze nie wiem. Dobra, my tu sobie poczekamy. Oni się wciąż leją. Nawet zabawne. Gdzie oni stali? Wiem, że tutaj stoi grupka szkieletów. Aha, tutaj jest ich obóz, powiedzmy. Oni tam wchodzą do tego obozu. Zastanawiam się w takim razie, czy ich zignorować. A nie, idą na nas. To im wyjdziemy naprzeciw. Oni tutaj sobie powinny bez trudu poradzić. To jest mała grupka. Trochę nam many zżera. Sisters, defend yourselves. To jest niefajne. No i ostatni szkielet, tak, pięknie. Tutaj. W tego strzelaj. Stay with me, men. Sisters, defend yourselves. Do niego strzelać, a nie lać się z nim. Draw your bows. Już? Dobra, to idziemy. Follow me. O, tutaj jest monument bohaterów. Zajebiście. Let's go. Dobra. A my tutaj zrobimy. Musimy na szybkiego wybudować kolejne wieże. Tak na chybcika. 1, 2, 3. Budować tą, 1, 2, 3. Budować tą, 1, 2, 3. Budować tą. I to będzie tak. 1, 2, 3 będzie tak. I 1, 2, 3 będzie tak. Tak, i tutaj rozwalimy ich bazę uroków. O, monument krasnoludów. Świetnie, będziemy sobie żelazo budować. Nic nie mówię, ponieważ na zewnątrz się coś dzieje. Jeżdżą wszędzie te... Zamknij się, wilku. Jeżdżą wozy policyjne, niepolicyjne. Wiecie co? Wy rozwalajcie to. Trochę wkurzające są te wilki i niewilki. Strasznie ona ich nawala z tych łuków. Tak. Buduj. It is my duty. The rune asks my help. Buduj. As you wish. What do you desire? Buduj. So be it. I'm honored to buduj. So be it. Po prostu uwielbiam robić te moje te. Your orders? A, to jest kwarciska. A dobrze, to ona ich zatrzyma. Spoko. W takim razie. Yes. Wy. Tread carefully.
Idziecie tu. No, roznieść go. Moja bohaterka pójdzie tu. Okej, wy go rozwalajcie. A ty gdzie jesteś? Okej, tu. No, nisz go. Tutaj spokojnie, nie mamy się o co martwić. Jest ich dość mało. Czy z niej poradzimy? Chociaż to trochę nie za fajne, że oni tak niszczą te babki. Tutaj jest księżycowe srebro, żelazo. My bow for the rune. We are in danger. Tego. Moro. The servants of darkness are upon us. No, zabijaj ich. Jednak trochę źle to obliczyłam. W takim razie pójdziemy sobie jeszcze. Stworzymy tak. Tak jak poprzednio. Te. Jeszcze trzy je zrobimy. No, zniszcz to do końca. Tutaj sobie z nimi spokojnie poradzimy. Sami. Tu nie ma akurat większego problemu. Trzy. Pięć tych i reszta tych. Aha, nie mam tego. Jest tutaj, ich sobie teraz sami rozwalimy już. Poniszczymy budynki, a w międzyczasie mi się tam stworzą. Mi się. Słodkie mi się. Nie, ostatnio strasznie. To znaczy. Nie sypiam mało, sypiam dużo. Sypiam makabrycznie dużo. Ale chodzę spać dość późno. Raz, dwa, trzy, cztery. I dlaczego chodzę spać dość późno? Ponieważ pracuję na laptopie. Swoją pracę wykonuję na laptopie. I nie. W międzyczasie, jak to robię, to co tam sobie robię, oglądam sobie Comedy Central. Uwielbiam ten program. Problem w tym, że tak między 23 a 6 nad ranem lecą tam takie pokręcone, dziwaczne seriale. Takie jak na przykład Californication. Nikt mi nie mówi, że to jest normalny serial. To jest pokręcone na maksa. Jest jeszcze Władcy Much. Są. Co tam jeszcze jest? It is my duty. As you wish. It is an honor. O, leci jeszcze South Park. W ogóle nie rozumiem tego idei tego serialu. South Park. Stworzymy sobie jeszcze dwie te i całą masę tych. No i nie mam drewna oczywiście, tak. Mam jakiś klejnot. W ogóle nie kapuję, o co chodzi. Na przykład przedwczoraj leciał odcinek świąteczny.
co tam poszli do Mikołaja, żeby z nim pogadać, żeby święta, żeby ten. Żeby wszędzie były święta dla ludzi. Dlatego na przykład Mikołaj poleciał do Iraku, tam prezenty dać tamtym dzieciom i tak dalej, i tak dalej. No i go schwytano i torturowano, nie? No i o chuj chodzi. Bo ja nie wiem. Jest bardzo pokręcona idea tego serialu. Potem tam, jak go złapali, to potem ten Chrystus do nich przyszedł, żeby im tam pomagać. A tu jest kamień? Bo w ogóle nie widziałam tu kamienia. Jest księżycowy kryształ. Księżycowe srebro.